Witam serdecznie wszystkich miłych widzów, którzy postanowili dzisiaj również spędzić czas razem z nami, studiując Pismo Święte. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiować zagadnienie patrzenia na ludzi, spoglądania na ludzi, patrzenia wzrokiem Jezusa Chrystusa. Razem ze mną w studiu jest Łukasz, Beatka, ja mam na imię Zenon. Jak każde studium Pisma Świętego, rozpoczynamy modlitwą, aby połączyć nasze serca, nasze myśli z Bogiem. Kochany Boże, Ojcze nasz, bardzo dziękujemy za możliwość ponownego otwierania Twojego Słowa. Chcemy podziękować Tobie za to, że to Ty jesteś tym, który pomaga nam rozumieć wszystkie historie, pomaga nam zrozumieć znaczenie. A dzisiaj chcemy popatrzeć na to, jak Jezus patrzył na ludzi. Daj nam, Panie, takie oczy, jakie miał Jezus, abyśmy rozumieli innych, w zgodzie żyli i mieli możliwość dzielenia się tym, co mamy od Ciebie. Proszę Cię o to, abyśmy mieli dzisiaj dobry czas studiowania Twojego Słowa. Dziękuję za wszystko. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Tak, patrzeć na ludzi oczyma Jezusa. Wydawałoby się oczywiste słowo, oczywisty zwrot, oczywiste zdanie, ale chciałbym zatrzymać się przez moment na znaczeniu tego zwrotu, patrzeć na kogoś. Co to znaczy, co rozumiemy przez słowo patrzeć na kogoś? Patrzeć na kogoś to na pewno pewna ocena. Mhm. To jak postrzegamy daną osobę, to jak też wygląda na zewnątrz, jego intencje czy zachowania, kiedy widzimy pewnego pana w garniturze elegancko ubranego, możemy pomyśleć, że to jest jakiś biznesmen. Mm-hmm. Więc patrząc na ludzi, jest to ogólnie ocena. Mm-hmm. Ocena naszego jakby pierwszego wrażenia danej mm-hmm. osoby. No myślę, że patrzeć to jest też taka otwartość na przyjęcie człowieka, postaci i jakby wchłanianie tego, kim jest drugi człowiek. Wydaje mi się, że są takie powiedzenia, że z kim się przestaje, takim się staje, tak? Że patrzenie na innego człowieka może mieć na nas wpływ. Wydaje mi się, że w Jezusie jest tyle piękna i wizualnego, i tego takiego charakterologicznego, że wydaje mi się, że jest naprawdę na co patrzeć. A może jeszcze inaczej, tak pod kątem tego naszego studium. Patrzeć to jest po prostu uczyć się albo brać przykład. Mhm. Dziękuję bardzo. A więc podsumujmy króciuteńko. Pozwolę sobie zwrócić, że są trzy rodzaje spojrzeń. Jedno spojrzenie to takie, jak patrzymy na krajobraz, jak patrzymy na dzieło sztuki, zachwycamy się jego pięknem, doznajemy pewnego estetycznego przeżycia. Drugie spojrzenie to, które Beatko powiedziałaś, spojrzenie na kogoś z automatyczną oceną. I to, co Łukasz podkreślił, spojrzenie jako wzorowanie się na kimś, patrzenie na kogoś i wzorowanie się na nim. My dzisiaj zatrzymamy się nad tym drugim znaczeniem spojrzenia, nad tym drugim rodzajem spojrzenia, na tym spojrzeniu połączonym z oceną, bo nie będziemy zajmować się spoglądaniem na Jezusa, gdy mówimy patrząc na Jezusa, czy gdy mówimy, że mamy patrzeć na Jezusa, to w tym znaczeniu, jak Łukasz wspomniałeś, właśnie wzorowania się, upodabniania się. Ale patrzeć na ludzi oczyma Jezusa,
to w tym względzie chciałbym również powiedzieć, że my również patrzymy na samych siebie. Spojrzenie na samego siebie to jest właśnie ocena samego siebie, jak patrzymy na siebie, prawda? Więc to spojrzenie na siebie jest związane również ze spojrzeniem na drugiego człowieka. Ale gdy mówimy o patrzeniu, gdy mówimy o widzeniu, to niezmiernie ważną rzeczą jest, że muszą być spełnione dwa warunki. Wiecie, jakie dwa warunki muszą być spełnione? Żeby widzieć. Potrzeba na pewno mieć zdrowe oczy. To jest podstawowy warunek, bo oczy same jako tylko narząd mogą być niesprawne, prawda? Łukasz, jak myślisz, jaki drugi warunek? Myślę, że na pewno potrzeba trochę światła. Trochę. Bo jak światła brakuje, to i nawet sokole oko nie pomoże. Dokładnie. A więc mówimy o tym fizycznym wzroku, ale w aspekcie duchowości również te dwa warunki są niezbędne. Pan Jezus dokonywał wielu cudów, gdy chodził po ziemi, a jeden cud był wyjątkowy. Wielu nazywa ten cud, ja go też nazywam, cud z poprawką. Wiecie, o jaki cud chodzi? Tak. Chodzi o uzdrowienie ślepego w Betsaidzie. Aha. Co takiego charakterystycznego w tym opisie znajdujemy? Może przeczytajmy, może wsłuchajmy się w opis tego zdarzenia. Zapisał go Marek w 8 rozdziale. Beatko, czytaj. I przybyli do Betsaidy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Dziękuję. Myślę, że warto wypunktować, podkreślić takie zasadnicze myśli. Nie będziemy zajmować się szczegółową analizą, ale takie najistotniejsze myśli tego opisu, tego zdarzenia. Jest to rzeczywiście dosyć specyficzne wydarzenie, dlatego że tutaj aż szereg rzeczy pcha się na usta, żeby powiedzieć, że Pan Jezus tutaj postępuje tak odmiennie od tego, co robi zazwyczaj, prawda? Bo raz, że go wyprowadza, potem tworzy błoto, to błoto nakłada, potem się go pyta, tak? Jeszcze, a widzisz coś, czy nie widzisz, to się nie zdarza, prawda? Ale myślę, że warto jeszcze cofnąć się wcześniej, jak doszło do spotkania tego człowieka z Panem Jezusem, Beatko. To, co jest tutaj bardzo ciekawe, to, że przyprowadzili go jego znajomi, przyjaciele. I poprosili Pana Jezusa o to, aby on uzdrowił. Wiele uzdrowień, które czytamy w Ewangeliach, właśnie mają taki scenariusz, że ktoś kogoś przyprowadza do Pana Jezusa i Pan Jezus uzdrawia. Jak myślicie, bo to jest w sferze teraz pewnej analizy, jaką rolę odegrali przyjaciele, to wiemy, przyprowadzili, ale jak myślicie, oceniając tą sytuację, czy ten człowiek pragnął tego, czy to było jego życzeniem, żeby go zaprowadzili do Pana Jezusa, żeby Pan Jezus go uzdrowił? Nie mamy takich dokładnych informacji, ale prawdopodobnie jakoś się do tego szczególnie nie palił. Widać, że to jego bliscy bądź przyjaciele uznali, że skoro Pan Jezus pomaga tylu innym ludziom, to czemu miałoby jemu nie pomóc, prawda? I oni uwierzyli. A on albo to była kwestia takiej rezygnacji, takiej jakiejś ambiwalencji, albo niewiary, my tego nie wiemy, ale po tym cudzie ewidentnie widać, że Pan Jezus chciał go doprowadzić do wiary, tak?
Proszę. Myślę, że tutaj jest to bardzo ważne, to co Jezus czyni z tym człowiekiem. On spędza z nim trochę czasu. Aha. Bierze go za rękę, ale tak to, sobie to wyobrażam, bierze go za rękę i wyprowadza go. Ale ja jeszcze, przepraszam, idziesz dalej. Ja jeszcze chcę się zatrzymać nad tym wątkiem, czy to było jego życzeniem. Ewangelia sprawozdaje, że on był tylko niewidomy, nie był niemową. Nawet gdy go przyprowadzili jego przyjaciele, to zauważmy, nie on prosi Pana Jezusa, ale przyjaciele wstawiają się za nim. Dlatego wniosek, że był, tak jak Łukasz powiedziałeś, może zrezygnowany, może już wiele prób podejmował, może u wielu jakichś lekarzy był bezskutecznie, więc już zrezygnował i nie miał nadziei. Ale jego przyjaciele wstawili się, tutaj też ta rola przyjaciół. No i teraz właśnie, jak już spotkali się, to spojrzenie Pana Jezusa na niego, to co Beatko, kontynuuj. No tak, właśnie to, co mnie tutaj zachwyciło, to że Pan Jezus, widząc może taką małą wiarę tego człowieka ślepego, potrzebuje spędzić z nim czas. Ja sobie to tak wyobrażam i wyczytuję tutaj pomiędzy wierszami, że Pan Jezus bierze go za rękę, pomaga mu przejść jakiś dystans, nie wiemy, jaki to dystans, ale rozumiem to w ten sposób, że on opowiada mu o sobie, buduje jego wiarę w ten sposób. Jakąś relację. On widzi w tym człowieku osobę, która powinna znaleźć się w Królestwie Bożym i pracuje nad nim. I to jest bardzo ciekawe. Więc Pan Jezus spędza z nim czas. Dziękuję bardzo. Łukasz, co tak. jeszcze myślisz? Myślę, że tutaj widać rzeczywiście bardzo dobre podejście rodziny, która nie patrzyła na niewiarę i słabość tego człowieka, ale była zdecydowana, była nawet zdeterminowana, żeby go zabrać i go zaprowadzić do Chrystusa. To jest bardzo ciekawe, dlatego że w pewnym sensie na chrześcijanach dzisiaj można położyć bardzo podobną odpowiedzialność, tak? Bo często ludziom, którzy są wokół nas, brak wiary. Oni nie wierzą, tak? Albo wierzą byle jak, tak? Szczątkowo. Bez krytykowania. I pytanie, na ile my wierzymy, ale powinniśmy to zrobić. Tutaj piękna jest ta scena, że rzeczywiście, kiedy Pan Jezus jakby podchwytuje tą wiarę rodziny, ale oddziela go od rodziny tego człowieka. Oni sobie zostają, a on go zabiera na swoje i mówi, teraz to się będziesz uczył ode mnie. Trochę mi się przypomina historia z ojcem, z epileptykiem i z jego ojcem, którego też Pan Jezus tak mądrze prowadził, że on wreszcie tak dużo opowiedział swojego nieszczęścia, że się w końcu zapragnął się nawrócić. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze może jedną tutaj taką myśl odnośnie tych przyjaciół, bo rozmawiamy teraz też o postawie ludzi, którzy przyprowadzają kogoś w potrzebie, tak? Myślę, że patrząc oczami Jezusa, to znaczy zostać naprawdę wewnętrznie poruszonym, widzieć też innego człowieka jako tego, który przeznaczony jest do zbawienia, do królestwa, widzieć jego ból, jego smutek i jego potrzeby i wskazać faktycznie na to, że tylko Pan Bóg, Pan Jezus jest tym, który te potrzeby może rozwiązać. Jak myślicie, czy Panu Jezusowi nie udało się za pierwszym razem skutecznie doprowadzić do tego uzdrowienia? To jest tak samo jak z tym zdziwieniem, kiedy zobaczył tego setnika i się zdziwił. To była taka sama sytuacja. Jezus się nie mógł niczym zdziwić. Po prostu Jezus to zrobił specjalnie dla tego człowieka, albo dla tych, którzy byli naokoło, to wszystko oczywiście miało swój cel. A ja dodałbym dla nas również, tak. Czyli dla następnych pokoleń, dla tych, którzy po nich przyjdą. Co możemy wyciągnąć z tego etapowego cudu? Bo przecież z pewnością ja wierzę, że celowo Pan Jezus ten cud uczynił w dwóch etapach, ponieważ chciał czegoś nauczyć i ukrył w tym cudzie pewną lekcję, którą my chcemy teraz wyciągnąć. To jak ja sobie to wyobrażam? Ja wiem, że moje spostrzeżenie
spoglądanie na ludzi zależy nie ode mnie, tylko od tego, jak Pan Bóg otworzy mi moje oczy. Jak ja będę widziała oczami Jezusa. Tak naprawdę On sam musi mi otworzyć moje oczy. I tutaj widzę to, że Pan Jezus pokazuje pewien etap. Widzisz, troszeczkę coś się zmieniło. Ja troszeczkę coś zmieniłem w twoim spostrzeżeniu, w twojej rzeczywistości. Ale mogę jeszcze zrobić coś więcej. Dziękuję. Bardzo istotna myśl. Łukasz, jak ty myślisz? Mnie się wydaje, że to tak praktycznie uczy nas tego, że wpierw powinniśmy innych prowadzić do Jezusa, a jak się już z Nim spotkają, to ich nie zostawiać, tylko żeby pozwolić, by Jezus mógł w jakiś sposób prowadzić krok po kroku i żeby mogli doświadczyć pragnienia owoców tej relacji z Chrystusem. Bo tak, ja tą historię tak widzę, że ten człowiek, kiedy tak był wpierw prowadzony, potem coś się działo, ale nie był tego taki efekt, on coraz bardziej raz, że wierzył, dwa, że pragnął, widzieć, tak? I tak samo jest z innymi ludźmi w kwestii wiary, że oni muszą powolutku coraz więcej widzieć, żeby coraz bardziej pragnąć, tak? Bardzo słuszna myśl, właśnie to rozbudzenie zainteresowania, a poza tym też dostosowanie do potrzeb i do możliwości. Jeśli mówimy o spojrzeniu, o widzeniu też jako o przekazywaniu światła, to zwróćcie uwagę, kiedy Pan Jezus po 3,5-letniej pracy z uczniami, ze swoimi najbliższymi współpracownikami, kończy już ten pobyt, to nie mówi, powiedziałem wam wszystko, ale powiedział, miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale wy nie jesteście na to teraz jeszcze gotowi. Dlatego powiedział, przyjdzie w moim zastępstwie, poślę do was innego nauczyciela, i on wam przypomni to, co mówiłem, i on wam dopowie jeszcze, z mego weźmie i wam oznajmi. Pamiętamy te obietnice z Ewangelii Jana. Ale używając pewnego też takiego przykładu fizycznego, wiem, że górnicy, którzy przez kilka godzin pracują w kompletnej ciemności, gdy wyjeżdżają na powierzchnię ziemi w dzień, nie mogą bezpośrednio z tej ciemności wyjść na słońce czy na jasny dzień, dlatego że ten szok, kontrast spowodowałby uszkodzenie zmysłu wzroku. Oni są stopniowo wprowadzani do pomieszczenia, gdzie to światło jest stopniowo dawkowane, żeby przyzwyczaić wzrok. Bo moi drodzy, światło jest konieczne do tego, żeby zobaczyć, ale wiecie, że światłem można oślepić, zaświecić w oczy, jasnym światłem można oślepić. Prawdą, która jest światłem, można oślepić. Dlatego należy też zdać sobie sprawę, że Pan Jezus, otwierając ten wzrok człowieka, który przez wiele lat był w kompletnej ciemności, otworzył w takim stopniu, żeby przygotować go na więcej światła. I to dotyczy również tych spraw duchowych, kiedy mówimy, czy przekazujemy Ewangelię, kiedy Pan Jezus przekazywał tę Ewangelię, przekazywał ją początkowo w prostych słowach, a później dopiero te rzeczy trudniejsze. A więc ten przykład Pana Jezusa jest niezmiernie wymowny. I jeszcze widzę, chcesz coś dodać. Tak, jeszcze jedna myśl przyszła mi do głowy. Dlaczego my nie postrzegamy ludzi właściwie, patrząc na tę historię? Pan Jezus bierze tego niewidomego, wyprowadza go. Powiedzieliśmy sobie, że on buduje w ten sposób relacje z nim, buduje jego wiarę. I tak też myślę, że bardzo często to, że jesteśmy tak bardzo zapracowani, obciążeni, szukamy różnych wymówek,
to, że ciągle te obowiązki narastają, nie mamy ciszy, nie mamy tego odseparowania, tego spokoju od takiego, takiej bieganiny codzienności. My potrzebujemy mieć czas z naszym Panem, żeby też umieć patrzeć na innych ludzi. Potrzebujemy tego spokoju, potrzebujemy tej relacji z Jezusem, bo tylko wtedy Pan Jezus będzie nam mógł dać ten właściwy wzrok, ten właściwą ocenę innych ludzi. Dziękuję bardzo. Z pewnością wiele rzeczy, wiele myśli jeszcze moglibyśmy tutaj wyciągać z tego fragmentu, ale ten przykład jest przywołany w kontekście głównego tematu, patrząc na ludzi oczyma Jezusa. W związku z tym tą główną myślą w tym względzie byli ci przyjaciele, krewni tego człowieka, którzy przyprowadzili do Jezusa. I to jest ta lekcja dla nas, że my powinniśmy być również zainteresowani tym, aby innym pomóc w skontaktowaniu się z Jezusem, aby innych przyprowadzić do Jezusa. No i właśnie, od czego zacząć? No, byłoby warto zacząć po prostu najprościej od miejsca, gdzie się jest, tak? Bez uprzedzeń, z którymi się w jakiś sposób niestety rodzimy, ale gotowi do tego, żeby działać. Mamy szereg przykładów, że i zarówno z Ewangelii, jak i z życia, że tam, gdzie się jest, można naprawdę dużo zrobić, tak? Albo tam nawet, gdzie się przechodzi tymczasowo, gdzieś się zatrzymuje człowiek, tam też się da coś zrobić. Mamy sporo przykładów także i w kontekście działalności Pana Jezusa. Właśnie zacząć od jakiego miejsca. Częstokroć niektórzy marzą o tym, żeby być misjonarzami, wyjechać gdzieś daleko od domu. To też jest ważne, bo głoszenie Ewangelii Pan Jezus zlecił apostołom aż na krańce świata, ale czytając Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i werset 8, jak z tej wypowiedzi Pana Jezusa, jaki możemy wyciągnąć wniosek dotyczący naszego zaangażowania, naszego działania. Łukasz, mogę poprosić Ciebie o przeczytanie? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc, wiecie, ktoś kiedyś zauważył, to znaczy wykorzystał pewien przykład. Każdy z nas wie, że gdy kamyk wrzucimy do wody, to tworzą się takie okręgi i one się rozchodzą promieniście, prawda? Najpierw maleńki, potem większy, potem coraz większy. I w istocie rzeczy jest to też bardzo trafny moim zdaniem przykład, że kiedy chrześcijanin, kiedy naśladowca Pana Jezusa przychodzi do Niego, to nie przychodzi po to tylko, aby być zadowolonym i szczęśliwym, że ja spotkałem się z Panem Jezusem, ale to, co Pan Jezus uczynił i co czynił częstokroć, to gdy dokonał tego, to czasami nawet formułował polecenie. Idź do miejscowości swojej, do wioski swojej i opowiedz, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, prawda? I ten początek, to miejsce, gdzie mamy zacząć, to jest najbliższa rodzina, środowisko. Czy łatwo jest świadczyć o Jezusie w swoim środowisku? Może powiem z własnego doświadczenia. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Ja wyjeżdżałam na misję zagraniczną. Byłam w różnych krajach i powiem tak, łatwo jest, kiedy ludzie nie znają takiego misjonarza i są bardzo wdzięczni za jakąkolwiek pomoc. Natomiast kiedy jesteśmy w najbliższej rodzinie i musimy
zaświadczyć o Bogu, kiedy wychodzą też nasze różne niedoskonałości, jakieś problemy, z którymi się sami zmierzamy, na pewno nie jest to łatwo. Ale to nie jest niemożliwe, bo z Panem Bogiem jest wszystko możliwe. Dziękuję. Pan Jezus też to zauważył. Tak. Łukasz. Jak... Tak, problem chyba polega w tym, że bardzo ciężko jest w tym najbliższym gronie odróżnić człowieka od jego przesłania. Mhm. I w tym się mieści problem. I to nie jest tylko nasz problem. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nawet sam miał problem ze świadectwem wobec najbliższej rodziny, która głęboko powątpiewała w jego powołanie, sądząc, że powinien postępować inaczej i byli mądrzejsi, prawda? Dopiero po jego zmartwychwstaniu coś się tutaj zmieniło. Więc... Dziękuję. Beatko, gdy to powiedziałaś, przypomina się moje takie przeżycie, ponieważ moim wielkim przywilejem było kilkanaście razy również wyjechać w dalekie strony z misją i przebywając z programem misyjnym w głębokiej Syberii, mój tłumacz po kilku dniach programu podszedł i mówi: muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? Wiesz, po kilku spotkaniach podeszła do mnie grupa osób z audytorium i poprosili mnie, żebym opowiedziała im coś o wykładowcy. Mhm. Kim on jest, jaką ma rodzinę. Wiecie, to do końca zapadło w mojej pamięci. Dlatego, że jednak ci, którzy słuchają, oni też patrzą, oceniają i chcą wiedzieć, cośkolwiek. Anonimowy mówca no, może porwać za sobą, ale moc trwałego przekazu ma tylko ktoś, kto żyje zgodnie z tym, czego naucza. Bo właśnie na czym polega ta podstawowa trudność? Na czym polega ta podstawowa trudność w mówieniu do ludzi, wśród których żyjemy? Wiecie na czym? Na tym, że ludzie widząc nas, czasami dostrzegają rozbieżność pomiędzy tym, co ty mówisz, a co robisz, a tym, co ty robisz. Jeden z braci powiedział mi, że dla niego takim otrząśnięciem, takim otrzeźwieniem było, kiedy koledzy zaprosili go na piwo i postawili i w trakcie, gdy pili, to mówi: ty, adwentysta, też pijesz alkohol? I dla niego to było takim otrząśnięciem, bo on mówił im o Jezusie, wiedzieli, znali go, ale teraz poddali pewnemu testowi, pewnej próbie. I dlatego, moi drodzy, gdy chcemy przekazywać i zachęcać innych, aby spotkali się z Jezusem, no to przede wszystkim powiem, ja muszę być też z tym Jezusem, zaufać Mu. Nie wiemy, kim byli ci przyjaciele, odwołując się jeszcze do tego pierwszego cudu, ale na pewno to, że przyprowadzili swojego bliskiego, krewnego czy przyjaciela, świadczyło, że oni wierzyli, że Pan Jezus może to uczynić. A więc zaczynamy no, od siebie, mhm, prawda? I od miejsca, w którym jesteśmy. Wtedy te kręgi będą się poszerzać coraz dalej. Moi drodzy, w ocenie patrzymy na kogoś, no i widzimy, że jest bardzo złym człowiekiem. A, jemu to szkoda poświęcić czasu. Co myślicie o takiej ocenie? Czy Pan Bóg, czy Pan Jezus również machnięciem ręki powiedział: a temu to szkoda poświęcić czasu?
Łukasz, jak myślisz? Mówi się, że prawdziwym testem chrześcijaństwa jest spotkanie z trudnym człowiekiem. Aha. I coś w tym jest naprawdę, bo wtedy się rodzą różne uczucia i mamy taką skłonność do tego, żeby sobie wtedy marzyć o tym, jakby było, gdybym ci mógł odpłacić. To wszyscy to mają, także chrześcijanie, chociaż się nie przyznają. Natomiast Pan Jezus chce, żebyśmy się uczyli takiej niezwykłej cierpliwości, której człowiek sam z siebie nie może wygenerować. Jest mu potrzebna rzeczywiście relacja z Chrystusem, który postrzegał ludzi zupełnie inaczej niż to, jak oni żyli, jak postępowali i jak mówili. Był w stanie dostrzec to, czego oni nawet sami w sobie nie wiedzieli, już nie mówiąc o innych. I to jest niezwykła umiejętność, a właściwie dar. To może dać tylko wyłącznie Duch Święty. Człowiek tak nie potrafi. To jest wbrew naszemu charakterowi ludzkiemu. Dziękuję bardzo. Zatem spotykanie się z ludźmi, których moglibyśmy tak ocenić, nie warto poświęcić jemu czasu. Czy można każdego tak z góry ocenić i zakwalifikować? Jak myślisz, Beatro? No, to jest trudne dosyć pytanie. Na pewno Pan Jezus nie straciłby okazji, by porozmawiać z kimkolwiek, z którym by się spotkał. Więc to jest dla mnie taka inspiracja, że raczej nie powinnam potraktować ludzi tak obojętnie, bo nie mam czasu, bo mi się nie podobają, bo może nieładnie pachną, tak? Jednak jest to trudne, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i jednak spojrzeć na ludzi, bo jesteśmy przyzwyczajeni, mamy jakieś grono swoich przyjaciół, z którymi się czujemy dobrze. Jednak kiedy musimy spotkać właśnie takich ludzi, którzy może nie do końca wyglądają tak, jak my byśmy chcieli, może nie do końca mają takie same zainteresowania, jakie my byśmy chcieli, i wyjść im właśnie wyciągając rękę i przyprowadzić ich jeszcze do Jezusa, jest bardzo trudne. Ale tak jak tu Łukasz powiedział, tak naprawdę my nie mamy siły, żeby to zrobić. My musimy mieć tą siłę z zewnątrz. Bez Ducha Świętego, bez tej obietnicy, o której tutaj czytamy, jak Pan Jezus odchodząc mówił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który uczyni was świadkami, moimi świadkami. Faktycznie bez obecności Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie spojrzeć na ludzi właściwie. Ja dotknę takich dwóch sfer w naszym środowisku, nie gdzieś daleko, ale takich dwóch sfer. Po pierwsze, sfery odizolowanej od życia społecznego, czyli więźniów zupełnie. Wiecie, wielu ludzi gardzi więźniami, nawet chrześcijan, no ze względu na sytuację. Ale mam na myśli też drugą sferę ludzi, którzy może nie zostali zamknięci, odizolowani, ale izolują się sami, uciekają w różnego rodzaju nałogi, w bezdomność, prawda, i zamykają się, sami się zamykają w więzieniu swojej osobowości. Trudno się do nich przebić, nawet gdy próbujemy, to są agresywni w stosunku do nas. No i wtedy nieraz jest to naprawdę, naprawdę bardzo trudne, żeby wzbić się ponad to wrażenie, jakie odnosimy przy takim pierwszym spojrzeniu, to pierwsze spojrzenie, które może rzeczywiście czasami doprowadzić nas do takiego, a temu człowiekowi nie warto mówić, bo on... Ja w swoim życiu, powiem, miałem szereg takich rozczarowań, kiedy postąpiłem wbrew takiemu mniemaniu. Pierwsze wrażenie, spojrzałem na kogoś, a nie warto mówić, ale czasami nawet dana osoba zaczęła rozmowę i byłem zaszokowany przebiegiem tej rozmowy i moją pomyłką.
pomyłką wynikającą z tego pierwszego wrażenia. Moi drodzy, trudni ludzie, ale też jeszcze istnieją inne, może w naszej polskiej rzeczywistości mniej to się zarysowuje, aczkolwiek też uprzedzenia narodowe, rasowe. Czy w Ewangelii znajdujemy jakiś przykład właśnie stosunku Pana Jezusa, czy wyjścia naprzeciw takim uprzedzeniom? Beatko, pamiętasz? Tak, w Ewangelii świętego Jana, w czwartym rozdziale, kiedy mamy historię rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką. Kilka słów na temat Samarytan, Łukasz. Dlaczego takie były urazy, uprzedzenia między tymi dwoma, przecież w jakimś stopniu spokrewnionymi narodami? No, nawet można by powiedzieć bardzo spokrewnionymi, natomiast no, to się ciągnęło przez wiele, wiele set lat. Jeszcze w czasach po Salomonowych, kiedy doszło do podziału, oni z sobą walczyli. Chodziło o to, że jedni sobie stworzyli jakby, no jedni wciąż sprawowali ten prawdziwy kult Boży, prawda, drodzy sobie stworzyli swój własny i to się już tak jakby tam gotowało, ten konflikt. Potem doszło do uprowadzenia już przez Asyryjczyków najazd. No i po nim parę było decyzji też w Biblii zapisanych, że wysłano tam jednak trochę ludzi. Część prawdopodobnie Izraelitów, część ludzi wziętych z innych terenów, przesłanych, tak jak to się kiedyś robiło w Związku Radzieckim, że się wysyłało ludzi w inne miejsca. I też takie pojęcie wśród Izraela, że ci ludzie są jakby nie do odzysku, bo nie da się udowodnić ich pochodzenia. A to bardzo, a z punktu widzenia historii Starego Testamentu to jest bardzo istotne, tak? No i plus jeszcze to, że oni jakby takiego konkurowania o to, że oni są równie uprawnieni do przedania błogosławieństwa od Boga, z niego nie rezygnowali, tylko ponownie swoją świątynię sobie odbudowali, ponownie jakby walczyli i nawet do czasów Pana Jezusa konkurowali o to, kto jest lepszy. Więc te podziały, oczywiście były winy po obydwu stronach, ale ten podział był bardzo głęboki. Oczywiście tam. Czy w naszej rzeczywistości zauważacie, że są takie uprzedzenia, takie podziały, czy raczej ich nie ma? No, zwłaszcza przez ostatnie kilka lat. To się jakby na nowo rodzi, niestety. Wychodzi tak, oczywiście, że postrzegamy to. Problem emigracji, tej masowej emigracji, prawda, do Europy, ludów z północnej Afryki, prawda, z Bliskiego Wschodu. To są problemy, które dotykają świata i wierzący ludzie mają również ten problem do rozwiązania między sobą. Dlatego, moi drodzy, moglibyśmy wiele przykładów tutaj przywoływać z pewnością. Wiem, że z pewnością nie wyczerpaliśmy tematu, ale zasygnalizowaliśmy i myślę, że nasze studium jest przede wszystkim takim impulsem, taką w pewnym pozytywnym znaczeniu prowokacją do tego, by spojrzeć na innych ludzi wzrokiem Pana Jezusa. Proszę, Łukasz. Ja jeszcze może dopowiem, że Pan Jezus generalnie łamał wszystkie uprzedzenia, jeżeli chodzi o wygląd ludzi, o zachowanie ludzi, o kategoryzację ludzi, szufladkowanie ludzi, o narodowość, tak? Tego jest bardzo dużo i on cały czas stawiał uczniów swoich w wielkiej konfuzji. Oni nie wiedzieli, jak mają się zachować. I to jest też tak naprawdę wskazanie, że Pan Jezus widzi tylko jedną ojczyznę. I widzi tylko jeden typ osobowości. No, nie chodzi o uniformizację. Jeden typ osobowości takiego prawdziwego obywatela tego kraju, który naprawdę chce dobra drugiego człowieka. I nie patrzy na to, skąd on jest, jak się zachowuje, a nawet jak robi krzywdę innym po to, żeby w sumie robiąc chyba sobie krzywdę jeszcze większą. Bardzo dziękuję. W podsumowaniu powiem to, co rozwijając może myśl Łukasza, że my jako ludzie mamy skłonności do oceny drugich ludzi przez pryzmat tego, skąd pochodzą, z jakiego regionu świata,
jakiego koloru skóry, mamy skłonności do oceny ludzi, jak są ubrani, ale to nie tylko nasz problem, bo Jakub w swoim liście wspomina, że w owym czasie też te problemy występowały. Ocena ludzi przez zewnętrzne tylko jakieś symptomy. Kochani, Pan Jezus wznosił się ponad te podziały polityczne, narodowościowe, religijne, jakiekolwiek inne. On dostrzegał człowieka, dostrzegał w nim to piękno, które grzech zniszczył. I dlatego powiedział, że głoszenie Ewangelii ma być dla wszystkich ludzi, dla każdego. Nie mamy mijać nikogo i nikogo nie przekreślać, że temu warto coś powiedzieć, temu nie warto coś powiedzieć. Dlatego prosimy Pana o to, aby rzeczywiście pomógł nam i uczył nas tego spojrzenia na siebie, jak również na drugiego człowieka, takim wzrokiem, taką oceną, jaką Pan Jezus na nas patrzy. To będzie miało wpływ na zmianę relacji. To będzie miało wpływ na zmianę postaw. I tego życzę nam i życzę każdemu z was, moi drodzy, którzy dzisiaj również towarzyszyliście naszemu rozważaniu. Chcę modlić się, kończąc to studium. Nasz Ojcze, dziękujemy, że Ty nie przekreśliłeś nikogo z nas. Mimo że grzech tak bardzo zdeformował nasze charaktery, mimo że tak bardzo zniekształcił obraz i podobieństwo, które Ty wpisałeś, stwarzając człowieka, to Ty, Panie Jezu, jako nasz Stworzyciel, przyszedłeś, aby zbawić nas. Ty nie wstydziłeś się, Ty nie brzydziłeś się nikim, ale swoje kroki kierowałeś wszędzie tam, gdzie była potrzeba. I chociaż nie wszyscy Cię przyjmowali i nie wszyscy Cię do dzisiaj przyjmują, to Ty swoje życie oddałeś za wszystkich. I dziękujemy, że powołałeś nas. Przepraszamy zatem, że my czasami wciąż patrzymy ludzkim wzrokiem na innych. Pomóż i naucz nas patrzeć Twoim wzrokiem na innych ludzi. Prosimy o to i dziękujemy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich na kolejne studium za tydzień. Rozważać będziemy znaczenie wstawienniczej modlitwy.